Dobra. To zobaczymy, jak zrobilibyście coś takiego. Przypuśćmy, że mamy tego typu sytuację. Tak? Idzie wiosna, ładnie na dworze. Chłopak sobie myśli, wygrałbym mini NBA, zagrałbym fajnego kosza, zrobiłbym fajne rozgrywki. Ale jak ja to zrobię, tak? Wyjdę na ulicę i co, będę krzyczał, kto ze mną zagra, to nie ma jak, nie? W szatni powieszę informacje, w szkole, gdziekolwiek. No, koleżanka jego myśli sobie, też wygrałem mini NBA. Jeden i drugi chciałby zdobyć fajny puchar, a żeby grać w koszykówkę poza jeden na jeden, to trzeba mieć drużynę. Tą drużynę trzeba zachęcić do tego, żeby wzięła udział w waszym wydarzeniu. Spróbujcie pobawić się teraz różnymi możliwościami waszego komunikatu, zastanowić się, jak zbudować komunikat, jak wykorzystać różne narzędzia internetowe. Tak? Ktoś wysłać mailem, zrobić jakąś stronę, co na tej stronie napisać, co zrobić takiego fajnego, żeby wysłać informacje do waszych znajomych i stworzyć 10 drużyn koszykarskich, które rozegrają super turniej, mini NBA, o puchar prezesa. Pytanie, to do roboty.